Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz, ile soku dostanie każde dziecko, jeśli dzielimy równo 6 litrów na 24 osoby. I tak, mamy 6 podzielić na 24 osoby. Zapiszmy to w postaci ułamka zwykłego. Przypominam, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Pierwsza liczba wskakuje do licznika. Druga liczba wskakuje do mianownika i mamy 6/24. No i to należy jeszcze skrócić. Jeżeli od razu nie znajdziemy największego wspólnego dzielnika, to możemy powolutku. Na przykład szóstka i liczba 24 to są liczby parzyste, więc można podzielić przez 2. 6 na 2 to będzie 3, 24 na 2 to jest 12. Teraz 3 i 12 możemy jeszcze podzielić przez 3, czyli 3 podzielić na 3 to będzie 1, 12 na 3 to będzie 4. Już możemy powiedzieć, że każde dziecko otrzyma 1/4 litra soku. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.